Cześć wszystkim, z tej strony Admiros, witam was. O, bardzo serdecznie, to już mnie atakują od samego początku. Dobra, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, doszedłem sobie do tego miejsca i wyłożyłem skrzynki w odpowiednich miejscach. Atakuj, no, dalej. Jeszcze tylko tego pająka załatwimy. Dobra, chyba już będzie po nim. No i spróbujemy przeskoczyć to miejsce. Czwarty raz chyba już tutaj doszedłem, bo nigdzie w pobliżu save'a nie ma i trzeba 10 minut mniej więcej grać, żeby tutaj dojść. Mam nadzieję, że tym razem nie sfailuję i że uda nam się dotrzeć do tych wielkich wrót. Nazwijmy je wielkie wrota. Dobra, najgorszy moment. O, udało się, dobra. Teraz już powinno pójść lekko. Dobrze. Teraz. Tutaj. Idealnie, no właśnie, o to chodziło. I proszę, save, tak. Uhu. Mamy save. Resume game. Dobra, nareszcie można pograć. Wow, coś nowego. Nie tylko to samo, wiecie o co chodzi. Jak się nie może przejść jakiegoś konkretnego miejsca w grze, to człowiek się denerwuje. Tu co mamy? Obrazy. Aha, to są Hyldeni, tak? Wow. Nie rozumiem o co chodzi, ale fajnie to wygląda. O, tutaj jakaś para Hyldenów. Nie wiem. Dobra, wejdźmy w to. A, bo to jest winda. Fajne. Tutaj kolejny obraz. Hyldeni coś tam człowiekowi robią. Jakaś wojowniczka. O nie, znowu mnie atakuje. O, było w ostatniej chwili. Spalimy go. A czemu go nie? Okej. Szkoda, że oni broni żadnej nie wyrzucają z siebie. Broń by się przydała. Bardzo. Dobra, zobaczmy jeszcze inne obrazy. Co my tu mamy? Hylden zabija wampiry. Okej. Tutaj jakiś Hylden, to chyba ich przywódca czy ktoś. Coś w tym stylu. Tutaj znów ten sam obraz. No dobra, przechodzimy dalej. Ludzie. I Hyldeni. Kurde, ciasno tu się zrobiło. Ale dobrze mi idzie w miarę. O, powiedziałem, dobrze mi idzie w miarę. Ło. No niestety Hyldeni się nie męczą, jak zwykli ludzie. O, berserk. Nie powinien tego przeżyć. No, z racji, że ten jest słabszy, tylko zostawiłem sobie na koniec. A, dawaj, atak. A, mogę użyć furii. No, jeszcze się czołga, tam raczej nie wejdę. Takie drobne bugi. Okej. No, zginął. Bym chciał... O, jednak się da. Między te kolce wejść. Dobra. Dosyta, jak to się mówi. Napiłem się dosyta. Dobra, mogę tam zejść na dół, ale też mogę pójść w drugą stronę. I tak też zrobię. Jeden człowiek i drugi. zamknięte, czyli standardowo mamy tylko jedną drogę, a mianowicie drogę w dół. Czyli tutaj. Uj, o, mgła. Rzadko kiedy się coś takiego zdarza, ale się zdarza. O, już po mnie. No, wiedziałem, że mnie wykryje. Jeszcze jeden. No, może tym razem się uda. Ciężko będzie, ale może uda mi się ich jakoś wykiwać. Haha! Jeden z głowy. O, nie wiedziałem nawet, że oni serca mają. No, z nim już będzie trudniej. Ale może się uda. No, czemu on idzie w moją stronę? No, wiedziałem, że tak będzie. To są dopiero cwaniaki. A! Kurde! Ale mi zaskoczył. Wow! Nie dam mu szansy wstać. A, jednak sobie dał radę. Radził sobie. I furia. Nie jest tak źle, zazwyczaj myślałem, że później to zacznie wychodzić po 5 przeciwników. A to już prawie koniec gry, a my tam po 2, po 3 max. Więc tak dość łatwo, że tak powiem, jest. Nie tego się spodziewałem. Dobra, tutaj to ja spadłem. I skaczemy. O, nareszcie jakaś broń, no. Już myślałem, że mi to całkiem dobra. Spróbuję go wziąć z zaskoczenia. A nie da się skakać przez drzwi. Można i w ten sposób z zaskoczenia. Kurde, dobrze się broni. O tak, o to chodziło. Nie ma tak jak ten głos Kaina. Epicko się zrobiło. Dobra, ale na niego to na pewno będzie się dało skoczyć. O, tak. No, wstawaj. Wstawaj, czekam. Pięknie. Jeszcze raz. Pięknie. O, już zginął, fajnie. Jeszcze mamy skrzyneczkę dodatkowo. Co mnie bardzo cieszy. O, trzeba wskoczyć oczywiście. Trzeba być na równym poziomie ze skrzynką, żeby się dało ją otworzyć. Co jest dość dziwne, naprawdę dziwne. Jakby nie można było jej otworzyć z ziemi. Dobra, tutaj. Aha, tam muszę przeskoczyć. Aha, znowu się zaczyna skakanie z tego... przez rzeczkę. O. Oby nie! Z pajączka można wypić krew? Zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że można. Można, oczywiście. Aż takiej krzywdy to on mu nie zrobił. Krwi mu nie zabrał. Dobra. Jest winda. Ale to po drugiej stronie. Po drugiej stronie świeci mi się broń. I chcę ją wziąć. No, dawaj. Oj, człowiek. Epicki dźwięk Kaina. Wow. A to... O! Ło, myślałem, to z góry coś zjedzie. A to jednak nie. O nie, nie, nie. Tak to wygląda, tak? Zobaczmy, tu znika. Później tam znika i tam, dobra. No to się przygotujmy. Na skok. Dobra. Trzeba to dość szybko wykonać. No. Dawaj, Kain. Za pierwszym razem się uda. Yeah. Easy. Easy mode. To było bardzo łatwe. Muszę przyznać. Tylko, że teraz przydałby się save, którego tu nie ma. Kurde, ale się broni. Masz. Jeszcze się broni. No nie mogę go trafić. Co się dzieje? No patrzcie, jakieś trochę to dziwne się wszystko zrobiło. A on ciągle mnie z tego atakuje. Dobra. O, coś z tym padem jest nie tak. Niby mało używane, a coś klawisze mi się zacinają. Znów nie mogę go trafić. No, atakuj. Dobrze. A teraz płoń! Dobrze, dobrze. Idealnie. Tylko gdzie mam teraz pójść? Kurde, w lewo czy w prawo? Okej, tu się otworzyło. A tu? Się nie otworzyło. Ha, fajnie. Jest safe. Bomba, po prostu. Bomba. Zapisujemy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie wiem, czemu tu jest ta dziwna woda. Okej, tam już widzę jakiegoś człowieka. Aha, przez tą wodę się nie da. No to ciekawe. Naprawdę ciekawe. O, proszę, tutaj mamy wejście. O, zaatakowałem cię znienacka. O, tak. Użyję sobie furii. Na nim nie chciałbym nic używać. Przyoszczędzić. Oj, to nie będzie najlepszy pomysł. O, może się uda. Jeszcze wstał. Otwarcie. Teraz już nie ma możliwości. O, tak. No, zaraz będzie zwiększone życie. Tu może coś po drugiej stronie? Broń? Jakaś? Cokolwiek? A raczej nie, niestety. Nie mam pojęcia, co wyłączyłem. Co mi to dało? Aha, chyba tam barierę tam. Teraz już sobie chyba przypomniałem. Tak, tutaj włączę. Co to robi? Wow. Fajnie. Ludzi już tamtych nie zabiłem. No po prostu oni mają krwi tyle co nic. Jest to po prostu nieopłacalne. No chodź, pajączku. Pięknie. No to jeszcze sobie życie zwiększę. To już chyba będzie ostatni raz. Więcej razy już się nie będzie dało. Dobra, co my tu mamy? Paskudną bestię. Sporo wody i człowieka. Nie, nie idź tam. Kurde. Poszedł, szkoda. Dobra, jestem tutaj, na szczycie. Gdzie mam pójść? Gdzie mam pójść? Tutaj może? Okej, bestia mi raczej nic nie zrobi. Jeżeli będę biegał cały czas oczywiście. Tutaj się drzwi nie otwierają. Tutaj mamy ludzi w klatkach, czyli po prostu trzeba iść tędy. Tak, o to chodzi. A? Co tu jest? A, nic nie ma. Boom. Kurde. No, muszę się postarać. Nie mogę zginąć. Nie mogę, nie mogę. Chciałbym go spalić raczej. Ło. Part. Łoń. A z nim sobie już jakoś poradzę. Tylko muszę być ostrożny. I wszystko będzie w porządku. Dobra, berzer. No, łatwo poszło. No, teraz mnie już raczej nikt nie powinien zabić. Muszę uważać na nich. Oni co prawda nie mają tych czerwonych ataków z furii, jak to się nazywa. Ale i tak są niebezpieczni, jeżeli zaczną swoje combo robić, więc trzeba cały czas się osłaniać po prostu. Dobra, co my tu robimy? Pyk. Co się stało? Tam się otworzyło. A to? Aha, wypuściłem ludzi. Ui. Tak, zginął. Tutaj się świeci broń. Super. Oj, człowieczku. Jeden cios i po nim. Mógłbym tam pójść, ale... Zobaczmy, co się tutaj stanie, gdy tutaj pójdę. Co my tu mamy? Okej, bestia. Aha, dobra, nie goni mnie póki co. Nie wiem. O, spadek FPS-ów. Tylko nie to. Dobra. Berserki. Powinien zginąć. Cóż to za pomieszczenie? Co ja tu powinienem zrobić? Nie jestem pewien do końca. Czy to czasem nie jest jakiś ślepy zaułek? O, patrzcie, nie krzyczał, że biegnie. Nawet się tego nie spodziewałem. Dobra, zgin. No i cóż tu się stało? O, proszę. Wreszcie mi się udało, dotarłem do tego miejsca. Wow, niesamowite. Tyle czasu, żeby przelecieć tylko dziwnym samolotem, dziwną skrzynią. Doprawdy. Okej. Chciałbym save'a. Halo, gdzie jest save? No cóż. Przynajmniej sobie życie zwiększę. I teraz patrzcie, to jest epickie dopiero. Haha. Świetnie. Szkoda, że nie mogę strzelać z niczego. Byłoby fajnie. Nie, nie. Czemu mi to robisz? Fuck you. No, nie mogę mi od tyłu zajść. Furia! Znaczy berserk. I tak to pewnie przeżyje, znając życie. No, niestety. Na niego jakoś skoczyć. A może? O, da się, lol. Niezła beka. No chodź. Pięknie. Znów berserk. Idealnie mi idzie. Idealnie. Po prostu idealnie. Nie umieram. Co prawda życie na bardzo niskim poziomie, ale jakoś dajemy radę. Tutaj wiszą jakieś szmaty na tych... Co to wisi w ogóle? Nie mam pojęcia. O, broń. Fajnie. Jeszcze z niego przydałoby się wypić krew. Tylko gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest. Okej. Mam nadzieję, że za tymi drzwiami będzie save. No i jest. Dobra. Tak więc tu sobie zapiszemy. I kończymy ten odcinek. Był dość epicki, dość długi, można powiedzieć, 25 minut. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał i polubcie ten filmik. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.